Proszę zwrócić, jaka jest tutaj współpraca straży z ratownictwem medycznym, które to właśnie sprawdza, co się dzieje w środku, jaki jest stan poszkodowanych i czy można przejść do dalszej pracy. Ja przekażę mikrofon osobie, która dużo więcej będzie na ten temat. W tym momencie ratownicy zabezpieczają osoby poszkodowane w aucie, zakładają kołnierz, stabilizują się w silnej drzewo. Strażacy dostają się do akumulatora i silnika. Zatkają pięknie, żeby auto nam się nie przemieściło. Próbują się dostać ze środka, tylko chyba na to nikt nie jeździ z tego auta. Piękna stabilizacja. Pierwsze i najważniejsze, o czym trzeba pamiętać w takiej akcji, to jest bezpieczeństwo poszkodowanych, czyli osób, które wzięły udział w tym wypadku. I tutaj proszę zwrócić uwagę na to, że dwójka ratowników cały czas czuwa przy poszkodowanych. Nie może dojść do takiej sytuacji, żeby zostali oni bez opieki. Niezależnie co się dzieje z samym samochodem, jeśli nie stanowi bezpośredniego zagrożenia życia, no to ratownicy są ciągle przy poszkodowaniu. Warto zwrócić uwagę, że bezpieczeństwo poszkodowanych to nie jest tylko to, co można zrobić rękami. To nie jest tylko użycie odpowiednich narzędzi, ale to jest też, a może właśnie przede wszystkim rozmowa z tym poszkodowanym. To jest uspokajanie go, dbanie o to, żeby czuł się w miarę możliwości swobodnie i komfortowo. Mówię w miarę możliwości, bo mówmy się, że wypadek samochodowy komfortowy nigdy nie jest. Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych przystąpią do rozcinania karoserii samochodu, żeby w jak najskuteczniejszy, a zarazem najbezpieczniejszy sposób wydobyć się poszkodowanych z auta. Do jednego poszkodowanego, do kierowcy dokładnie, dostęp jest w zasadzie uzyskany. Wystarczyło otworzyć drzwi, natomiast pasażer jest w dużo gorszej sytuacji. Trzeba kompletnie usunąć przednie drzwi. I właśnie w tym celu są używane nożyce hydrauliczne. Teraz pasażer jest osłonięty specjalną płaszczą w razie jakby się posypały jakieś kawałki szkła, metalu, czy jakichkolwiek części plastikowych. No to polecam po prostu tą płaszczę. Także cały czas pamiętamy o tym, że to ten poszkodowany jest najważniejszy. No, pozbyliśmy się drzwi.
teraz ratownicy przystępują do zabezpieczenia całego kręgosłupa, nie tylko jego szyjnego odcinka, używają do tego specjalnej takiej maty, która zabezpiecza kręgosłup na całej długości, od w zasadzie czubka głowy, aż po sam koniec kręgosłupa, po kość ogonową. Widzę, że kierowca już powoli jest na desce ortopedycznej, będzie w sposób bezpieczny wyciągnięty z samochodu, odstawiony w bezpieczne miejsce i dalej zabezpieczony. Dalej będzie badanie urazowe przeprowadzone, żeby sprawdzić, czy oprócz tego, że oddycha, to już wiemy, oprócz tego, że jest przytomny, czy przypadkiem nie ma jakichś innych urazów, które mogłyby zagrażać jego życiu. Widzę, że jednak z tą przytomnością coś poszło nie tak. Poszkodowany w międzyczasie przestał oddychać, więc ratownicy przystąpili już do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Warto tutaj przypomnieć, że taka resuscytacja polega przede wszystkim na uciśnięciach klatki piersiowej, na sztucznej wentylacji poszkodowanego. Pamiętajmy, 30 uciśnięć, 2 wdechy. Jeśli jest do dyspozycji, to warto pamiętać o użyciu automatycznego defibrylatora zewnętrznego, czyli w skrócie AED. Co też nasi ratownicy powoli czynią, przypinają elektrody do poszkodowanego, a ratowniczka cały czas prowadzi masaż, prowadzi uciśnięcia klatki piersiowej. Tutaj jeszcze zaznaczę, że te automatyczne defibrylatory są coraz bardziej powszechne w naszym kraju. To już nie tylko urzędy, nie tylko stacje benzynowe, nie tylko lotniska, ale w zasadzie większość hipermarketów i bardzo, bardzo wiele miejsc publicznych posiada taki automatyczny defibrylator, z którego w sytuacji kryzysowej możemy skorzystać. I kiedy dojdzie do zatrzymania krążenia u poszkodowanego, defibrylator znacząco zwiększa szanse na przeżycie tego człowieka, na uratowanie. Drugi poszkodowany już jest praktycznie zabezpieczony. Ostatnie tylko pasy, które dodatkowo umocują tą kamizelkę, którą mają założoną na kręgosłup i będzie można go już w bezpieczny sposób wydostać z tego samochodu. W międzyczasie strażacy przygotowują się do zdjęcia dachu z samochodu, do wycięcia drzwi tylnych. Państwu uwagę, że cokolwiek by się wydziało tutaj w sytuacji, jeśli nie ma bezpośredniego zagrożenia dla życia ratowników, to w zasadzie uciśnięcia klatki piersiowej nie ustają. Trwają cały czas cykl 30 uciśnięć, 2 wdechy. To jest najważniejsze, to jest podstawa uciśnięcia klatki piersiowej i o tym należy zawsze pamiętać. Jeśli tylko jesteśmy bezpieczni, jeśli udzielamy komuś pierwszej pomocy, 30 uciśnięć, 2 wdechy. I nie przerywamy tego do momentu przyjazdu służb specjalistycznych. Drugi poszkodowany już powoli będzie wyciągany z samochodu przy użyciu właśnie tej specjalnej kamizelki HEC, przy użyciu noszy służących do przenoszenia takiego poszkodowanego. To to troszeczkę inne nosze, nie jest to taka deska, na której leży pierwszy poszkodowany. Natomiast też doskonale na chwilę transportu zabezpieczają takiego poszkodowanego, zabezpieczają jego kręgosłup i pozwalają w sposób w miarę wygodny tego poszkodowanego wyciągnąć z samochodu. Drugi poszkodowany już jest wyjęty z samochodu. Widzę, że tutaj akcja ratunkowa przy pierwszym poszkodowaniu odniosła sukces.
ratownicy przywrócili akcję serca, przywrócili właśnie oddech tego poszkodowanego. Można więc go dalej zabezpieczać na desce ortopedycznej. Ta złota folia, którą Państwo widzicie, to nie jest tylko taka ozdoba, tylko to jest kod serwiczny, który jeśli jest dobrze owinięty wokół tego poszkodowanego, no to zabezpiecza go praktycznie w 100% przed wyziębieniem. Warto o tym pamiętać, prosta rzecz, a naprawdę bardzo skuteczna. Poszkodowani wychodzą wręcz spoceni pod takiego kota. Zwróćcie Państwo też uwagę na samochód, na sam wrak. Strażacy teraz zaprezentują, w jaki sposób odbywa się zdejmowanie dachu z takiego samochodu. Pierwsze to trzeba przednią szybę zrobić, żeby dostać się do słupka. No i tutaj, jeśli byliby poszkodowani ciągle w aucie, bo tak też się może czasami zdarzyć, no to byliby oni odpowiednim kątem, odpowiednią płachtą przykryci, żeby właśnie te odłamki szkła nie zrobiły im krzywdy. Pierwszy słupek już puścił, idziemy na drugą stronę. Drugi słupek jest często w tym przypadku razem z otwarciem drzwi i też puści. Pierwszy poszkodowany jest już zabezpieczony, teraz będzie przemieszczony bezpieczne miejsce. Drugi poszkodowany jest w trakcie badania, w trakcie urazy. Jeszcze lekkie napięcie samego dachu. I za chwilę będzie dach wywinięty na lewą stronę. Zdejmujemy dach, robimy dwa dwójka kapriolet. Myślę, że mógłby mieć problemy z przejściem badania rejestracyjnego taki pojazd. Niemniej jednak na pewno byłoby o wiele łatwiej wyciągnąć poszkodowanych, jeśli by zaszła taka konieczność właśnie bez tego dachu, jeśli by nie wiem, może zakleszczeni w jakiejś sytuacji. Zwróćcie Państwo uwagę na jeszcze jedną sytuację. Strażak obciął pasy bezpieczeństwa. Te nożyce, które przecięły blachę, miały problem z przecięciem pasów bezpieczeństwa. Zauważcie, że jednak jest to materiał, nie jest to zwykły materiał, tylko faktycznie specjalnie przygotowany, żeby nie ulegał tak prostemu przetarciu, zniszczeniu, przecięciu. Trzeba to w specjalny sposób zrobić. Dzień dobry. Witam serdecznie. Mam na imię Monika. Jestem współorganizatorem dzisiejszego zamieszania, że tak powiem. Chciałabym Państwa serdecznie przywitać. Dziękuję za liczne przybycie. W imieniu Małgosi, a Małgosi zaraz oddam głos. Na scenie również Państwo widzą Pana Artura oraz Pana Łukasza, którzy wraz ze mną metodą prób i błędów szykowali całą dzisiejszą imprezę. Co jeszcze mogę powiedzieć? Myślę, że z mojej strony tyle. Oddam głos Małgosi, która ma dla Was kilka słów. Dzień dobry. Witam wszystkich. Serdecznie zapraszam na dobrą zabawę. Dziękuję.
oficjalnie rozpoczęliśmy teraz, nieoficjalnie rozpoczęliśmy jakąś godzinkę temu. Nieoficjalne rozpoczęcie polegało na pokazie służb ratowniczych, którym teraz chcielibyśmy podziękować. Zapraszamy na scenę jednostkę, sekcję poszukiwawczo-ratowniczą OSP Lipki. Zapraszamy. Chcielibyśmy wam podziękować za pomoc dzisiejszej akcji. Przyjechali do nas z pieskami w dosyć silnej obsadzie. Udało nam się, że nie musieli nigdzie jechać i nikogo szukać, tak więc to też jesteśmy szczęściarzami. Jeszcze raz gorące brawa, myślę, dla chłopaków Pomarskich. Bardzo mocno dzisiaj pomagała, byli studenci z koła naukowe ratownicze, które się nazywa KOR, jeżeli dobrze, chyba że się mylę albo się nie mylę. Są to studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, studenci ratownictwa, którym też chcemy bardzo mocno podziękować i też zapraszamy ich na scenę. Też macie teraz 10 sekund dla fotoreporterów. Nie ma pieska, czyli minus 5. Dziękujemy, jeszcze raz gorące brawa. Byli z nami strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Państwowej Straży Pożarnej. Nieoficjalnie rozpoczęły, teraz rozpoczynamy oficjalnie, a oficjalnie rozpocznie się... Zanim jeszcze zespół, to jeszcze słówko od siebie. Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie w imieniu Stowarzyszenia Gramy o Życie, której podopieczną jest właśnie Małgosia. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami, bo to, że jesteście, to jest dowód na to, że szerzycie dobro. A zainwestowane dobro wraca i warto być dobrym. A takie szerzenie dobra to jest ludzki gest i do tego gestu zachęcam was bardzo serdecznie, nie tylko dzisiaj, pomagając Gosi, ale pomagając wszystkim, którzy tego potrzebują. Bo kiedyś to było takim ewenementem, żeby zachorować. Dzisiaj ewenementem jest być zdrowym. Także pamiętajcie o wszystkich, którzy chorują, cierpią i potrzebują pomocy. Szerzcie dalej to dobro. I zaczynamy koncertem zespołu, który przyjechał do nas ze Strzelina i są dowodem na to, że jak się chce zagrać dla kogoś w dobrej wierze, to się pokona wszystkie przeciwności. Przed Państwem zespół Red Cast.
Kasie Radębki. Zagramy dzisiaj kilka utworów na pewno znacznie mocniejszych niż zespół wcześniej. Oczywiście to wszystko dzisiaj dla Gosi. Zaczniemy od utworu, który powstał jako pierwszy w naszym składzie. Jest to utwór pod tytułem Odejdź. Patrząc z boku widać, że niedobrany duet z nas. Wszyscy oceniają mnie, nie potrafię dłużej tak. Chcę żyć pełnią swoich chwil, dbać wyłącznie o swój świat. Przestań pieprzyć wreszcie mi, co jest dobre, a co złe. Gdzie zgubiłam swoje ja, będąc sama zdanie. Dlaczego teraz odejdź, zostaw mnie już samą w moim własnym świecie. Za mną szło ciężką bramą. Dlaczego teraz odejdź, zostaw mnie już samą w moim własnym świecie. Za mną szło ciężką bramą. Do poskładania tyle dni znienawidziłam każdy z nich. Mówiłeś wiecznie, czego chcesz, nie uwzględniając tylko mnie. Więc przestań wieprzyć wreszcie mi, co wypada, a co nie. Znów zgubiłam swoje ja, zostaw mnie już sam.
bardzo. Na mnie niczym ptak. Zdobywa każdy cel. W nadziei, że odmieni świat. Za rękę trzymają.
Thank you.
rozpoczynamy od wyjątkowego tańca. Od tańca, o której marzy nie jedna mała dziewczynka. Po to, by zamienić się na chwileczkę księżniczkę, królewnę, którą poprowadzi rycerz, niekoniecznie na białym koniu, ale jednak. Świat baśni poprowadzi was... Poprowadzi was w walcu angielskim Hubert i Paulina. Także zobaczymy, co pokażą nam w tej kłótni, w tym tanku Paulina i Hubert. Standardowe przechodzimy do łaciny. Zapraszam Państwa na gorącą Kubę. Kuba to czacza. A przed Państwem Tymoteusz i Aleksandra. Dokładnie.
Aleksandra i Tymoteusz.
zazdrę sam skąpana. Błękit nieba uwięziony w twoich oczach, ciepły głos jeszcze w pustaniu śpiony. Jeśli chcesz wypuść po głowie wiosnę, wypuść mrugi radosne, moje niebo. Jeśli chcesz, niech anioły wyjdą, chcę wybrną nogą. Pragnę więcej, bo tutaj chłopak.
Bogowe ducha, co z nas stał każdy.
i do Pana, i matę na Pana. Что дела живот на весела домина? А я сушеду я сумбил на сама, дури то не мария. Сара найден пашен, бэк самый сад, моя да, фамилия. Dziękuję, że przyszliście. Zostało już nas trochę mniej. Natomiast podsumowując akcję, policzyliśmy całą zebraną dotychczas kwotę pieniążków. W dwa dni zebraliśmy 16,5 tysiąca na leczenie Małgosi. Dziękujemy serdecznie. I przekażę głos mamie Gosi, ponieważ jest bardzo, bardzo, bardzo dobra wiadomość, ale pozostawiam to mamie. Witam Państwa i dziękuję za przybycie. Tą wspaniałą wiadomością jest to, że 16 lutego Gosia będzie miała już zabieg. No, zbieraliśmy całą kwotę pieniążków
jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Przede wszystkim dziękujemy Wam. Jak również organizatorom tego całego zamieszania, dzięki tym dwóm aniołom, które tu stoją wokół nas, udało się to wszystko. Bo to oni do nas przyszli sami, łącznie z panem prezesem Stowarzyszenia Gramy o Życie, i oni zainicjowali całą tą akcję. Przyszli z głową pełną pomysłów i wszystko to zrealizowali. Bardzo im serdecznie dziękuję. Za okazałe serce, bardzo wielkie serce. Chcieliśmy podarować takie mniejsze serce wykonane przez Gosię, ale mamy nadzieję, że pana praca będzie dalej tak aktywna, jak jest do tej pory. I życzymy dużo, dużo powodzenia, żeby się wszystkim podopiecznym udało tak pomóc. Po pierwsze, jak już mówiłem tutaj w trakcie koncertu, Gosia jest jedyną kobietą w całym moim życiu, która doprowadziła mnie do łez. Za to ci bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że przede wszystkim tutaj największe podziękowania należą się Gosi. Bo to ona jest dla nas wzorem. Nasze problemy, nasze błahostki dnia codziennego są niczym w porównaniu z tym, co przeszła ta dziewczyna. A dzisiaj stoi tutaj przed nami silna kobieta, która wzięła życie w swoje ręce, a przede wszystkim będzie miała okazję również dzięki Państwu w pełni realizować swoje marzenia i przechodzić przez dalszy etap swojego życia jako szczęśliwa kobieta. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy dzisiaj tutaj byli, wsparli tą akcję, którzy byli wczoraj. Dziękuję Monice i Arturowi za to, że to dzięki nim tutaj to wszystko tak pięknie się potoczyło. Zachęcam Państwa do wspomagania różnego rodzaju akcji charytatywnych, nie tylko Stowarzyszenia Gramy o Życie, ale w szczególności nasze. Pamiętajcie o tym, co mówiłem na samym początku. Zainwestowane dobro wraca. Warto być dobrym, o czym świadczy dzisiejszy koncert. Również pani Monice pragniemy serdecznie podziękować za cały trud włożony w to przedsięwzięcie. Mamy nadzieję, że jeżeli będzie pani tak wychowywać tych maluchów, których ma pani pod swoją opieką, to wyrosną z nich tacy wspaniali ludzie jak pani. I dla naszego wspaniałego ratownika Artura, który ratuje życie na co dzień i ratuje życia wokół nas. Także serdecznie ci dziękujemy za twoje okazałe serce. Wiem, że masz ogromne serce i ogromny potencjał w sobie. I myślę, że pomożesz jeszcze wielu osobom. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Pani Ireny Żołnickiej za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo. No ja w imieniu własnym chciałam podziękować wszystkim dobroczyńcom, którzy zakupili cegiełkę, którzy wsparli akcję charytatywną, bo ja sama nie osiągnęłabym takiego wyniku, podobno rekordowego, ale dzięki Państwu, dzięki ludziom wielkiego serca i tym, którzy są obecni dzisiaj na koncercie, byli wczoraj na różnego rodzaju innych uroczystościach. No z imienia i nazwiska nie będę dziękowała, ale powiem tak, że człowiek jest wielki nie dlatego, że posiada dużo, że posiada jakieś dobra, ale człowiek jest wielki wtedy, kiedy potrafi dzielić się z innymi tym, co posiada. Dlatego wszyscy Państwo jesteście wielcy. Dziękuję i tak jak Pan powiedział, dobrą pracę. Mamy jeszcze jedno podziękowanie, bo całą naszą dzisiejszą akcję również fotografuje Pan Krzysztof Szlachta, któremu bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy.
telewizja, tak więc jeszcze tak trochę wejdę słowo, przepraszam. Program TVN Uwaga kręci reportaż i ten reportaż ukaże się gdzieś w połowie tygodnia, tak więc na każdym bilecie jest link do naszego fanpage'a. Zapraszamy zarówno na Stowarzyszenie Gramy Życie, też będzie ten link. Będziemy się chcieli udostępnić, tak więc myślę, że będą mogli siebie Państwo szukać. Mamy jeszcze jedną bardzo dobrą informację. Pozwolę ją sobie przekazać. Wczoraj dowiedzieliśmy się również, że stymulator, który będzie miała Gosia wszczepiony, został zasponsorowany przez bostońską firmę, która produkuje stymulatory, więc cała zebrana kwota zostanie przekazana na rehabilitację i na leczenie Gosi, którą zebraliśmy. Stymulator zafundował sponsor. Jeszcze raz wielkie dzięki z naszej strony. Na scenie to już wszystko. Dziękujemy.